Dziś na kanale o technologii porozmawiamy o wadach oraz zaletach kart eSIM oraz o tym, czy w ogóle warto ich używać. I żebyśmy mieli jasność, partnerem tego odcinka jest firma Saily, która dostarcza karty eSIM idealne na wyjazdy. I później opowiemy sobie oczywiście o ofercie tej firmy, ale zacznijmy od początku. Czym ten eSIM w ogóle jest? Bo wiem, że ten temat dla entuzjastów technologii może wydawać się oczywisty, ale dla większości osób ten eSIM to jest jednak nadal nowość. Żeby powiedzieć, czym jest karta eSIM, to trzeba najpierw powiedzieć, czym w ogóle jest karta SIM, ale karty SIM to chyba znacie. I ten SIM oznacza Subscriber Identity Module, czyli moduł identyfikacji abonenta, czyli to jest właśnie taki element elektroniki, który ma nas identyfikować. To zostało zrobione po to, żeby można było naszą tożsamość telefoniczną, chyba mogę tak to nazwać, przenosić pomiędzy różnymi urządzeniami. Na tej karcie mamy oczywiście troszeczkę pamięci, niedużo, od 8 do 256 KB, czyli bardzo, ale to bardzo mało, ale to jest ilość wystarczająca do tego, żeby zapisać nasz numer oraz jakieś kilka wiadomości. Kto jest bardzo stary, tak jak my, to pamięta, że kiedyś na karcie SIM na przykład mieściło się 20 SMS-ów i nie więcej i żeby dostawać nowe SMS-y, te stare trzeba było kasować. I te karty SIM z biegiem czasu się zmniejszały, bo na początku one były po prostu wielkości karty kredytowej, później były coraz mniejsze. Obecnie mamy bardzo, ale to bardzo małe karty nano SIM, a w przyszłości w ogóle ich nie będziemy mieć, bo właśnie w całości zastąpi je eSIM. A eSIM to jest, tak się mówi, że to wirtualna karta SIM, ale to nie jest do końca prawda, bo ta karta SIM fizycznie znajduje się w urządzeniu takim jak smartfon albo tablet, ale ona jest pusta i możemy na niej samodzielnie zapisać informacje za pomocą odpowiedniej usługi. A skąd pewność, że to rozwiązanie wyprze tradycyjne karty SIM? To jest postęp i to po prostu widać, tylko jeszcze nie w Europie. Na przykład w Stanach, jeżeli kupujecie iPhone'a, no to on nie ma już tacki na kartę SIM, tylko ma wyłącznie eSIM-a. I jestem przekonany, że za jakiś czas to się będzie dziać nie tylko w USA, ale globalnie i nie tylko na iPhone'ach, a na wszystkich smartfonach. Jacy operatorzy w Polsce obsługują karty eSIM? Tak naprawdę to wszyscy, tylko w różnym stopniu, bo na przykład najlepszą implementację z dużych operatorów moim zdaniem ma Orange. Bardzo dobrą ma też Play i T-Mobile. Plus ma znośną, bo nie mamy tam multisima, czyli nie możemy mieć dwóch kart SIM z tym samym numerem, co jest możliwe u innych operatorów. Marcin na przykład tak ma, że ma ten sam numer zarówno na smartfonie, jak też na tablecie, więc może współdzielić ten sam pakiet danych. Inni mogą mieć na przykład tę samą kartę SIM na smartfonie oraz na zegarku obsługującym technologię eSIM po to, żeby iść pobiegać i nadal mieć dostęp do rozmów oraz do słuchania muzyki na przykład. Więc mamy tutaj wiele różnych zastosowań, jednak nie mówmy wyłącznie o dużych operatorach, bo jest też wielu operatorów wirtualnych i jednym z nich jest Saily. To jest firma, która wyspecjalizowała się w tworzeniu kart SIM typowo na podróże. Nie bierzemy tam głównego numeru, tylko dodatkową kartę SIM na podróże i to jest bardzo wygodne rozwiązanie, sam często z niego korzystałem, bo wiecie, jak to wygląda, jak jesteście na wakacjach za Unią Europejską. Lądujecie, nie macie dostępu do internetu, nie włączacie go, bo to będzie kosztować horrendalne pieniądze, no i szukacie gdzieś na lotnisku albo gdzieś jeszcze dalej dopiero karty SIM, rejestrujecie ją i tak dalej. I nie jest to oczywiście złe, ale ja na przykład muszę być podłączony do internetu, na tym polega moja praca i staram się mieć jak najczęściej to połączenie z internetem. Jak ląduję w obcym kraju, to chcę mieć je od razu, kiedy mój samolot wyląduje, bo mam po prostu w tym internecie zawsze mnóstwo rzeczy do zrobienia i to nie chodzi mi nawet o oglądanie memów z kotkami, tylko o to, że w tym internecie zarabiam pieniądze. Więc kiedy ja ląduję, to od razu mam dostęp do tego internetu, bo kartę eSIM za pomocą odpowiedniej usługi takiej jak Saily mogę kupić jeszcze w Polsce, mogę ją aktywować i tak dalej i na dobre uruchomić dopiero kiedy wyląduję w obcym kraju, więc nie muszę szukać kiosków, nie muszę chodzić nie wiadomo gdzie, wszystko załatwiam na spokojnie wcześniej, a kiedy już mój samolot wyląduje, jestem w obcym kraju poza Unią Europejską, no to tylko włączam tę kartę i korzystam na
tani z internetu. No i w ten sposób unikamy też niespodzianek. Moi rodzice na przykład, kiedy latają na wakacje, to ja zawsze, ale to zawsze włączam im tego eSIM-a, jeżeli są poza Unią Europejską. Robię to oczywiście jeszcze w Białymstoku, kiedy u nich siedzę. Wolę to zrobić z bardzo prostego powodu, no bo kiedyś już się nacięli. I mówiłem, mamo, pamiętaj tylko wyłączyć ojcu transmisję danych, mu będzie lipa. Wyłącz tę transmisję. Tak, tak, Dawid, wyłączę. Ale na pewno, na pewno. No i jak się pewnie domyślacie, nie wyłączyła. Tato wyszedł z trybu samolotowego, telefon się połączył z internetem, momentalnie zjadło cały limit, bo tam jest chyba teraz obecnie taki domyślny limit 250 zł, no to zjadło 250 zł, bo coś tam się w tle pobrało. No i po prostu moi rodzice byli 2,5 stówy do tyłu przez taką nieuwagę. Jeżeli korzystacie z eSIM-a, wcześniej właśnie go aktywujecie, włączycie, szybko włączycie tryb samolotowy, jak jesteście w samolocie, to później jak ten tryb samolotowy wyłączycie, no to ten internet będzie działał właśnie z eSIM-a, którego po pierwsze wcześniej opłaciliście, no i który jest dostosowany do tego kraju, w którym jesteście, więc naprawdę to jest świetne rozwiązanie, z którego sam staram się korzystać i do którego, jak widać, staram się przekonywać swoich bliskich. No i jak otrzymać taką kartę eSIM? U operatora zazwyczaj trzeba o to złożyć wniosek, no bo operatorzy w pierwszej kolejności jeszcze sprzedają tradycyjne karty SIM. A jeżeli chodzi o operatorów wirtualnych albo specjalne usługi, tak jak Orange Flex u Orange, to tam można taką kartę eSIM zainstalować po prostu bezpośrednio z poziomu aplikacji. I tak samo jest też w przypadku Saily. Więc jeżeli potrzebujecie dodatkowej karty na wyjazd, to możecie wejść w aplikację Saily, tam taką kartę kupić i zainstalować bezpośrednio na swoim urządzeniu, jeżeli to oczywiście kartę eSIM obsługuje. Bo na przykład najnowsze smartfony z wysokiej półki oraz tablety obsługują, ale nie wszystkie. Tanie modele, takie za kilkaset, tysiąc złotych albo trochę więcej, najczęściej tej eSIM-ki nie mają. Wiem o zaletach kart eSIM, jeżeli chodzi o podróże, ale też tak na co dzień one są praktyczne, jeżeli ktoś Wam ukradnie urządzenie. Jeżeli ktoś ukradnie zwykły smartfon, no na przykład taki, gdzie eSIM-ki nie mam, mam zwykłą kartę SIM, no to może po prostu tę kartę SIM wyjąć i później jej użyć, chociażby po to, żeby pozyskać jakieś Wasze dane, zadzwonić, nie wiem, do bliskich, wyłudzić pieniądze albo po prostu w jakiś sposób zalogować się do banku. Jeżeli chodzi o kartę eSIM, to takiej możliwości nie ma. Jeżeli ktoś nie zna Waszego kodu PIN, no to po prostu nie będzie miał dostępu do tej karty, nie będzie mógł jej użyć, ale ta zaleta jest także wadą, no bo jeżeli jesteście gdzieś daleko na wakacjach, to jest przykład z życia wzięty i Wasza główna karta SIM to jest eSIM-ka w smartfonie, no i smartfon Wam się zniszczy, no to po prostu nie macie dostępu do tej karty, a jak jesteście właśnie daleko od kraju, to dodatkowo nie macie jak tej karty łatwo i szybko odzyskać od operatora, więc jeżeli chodzi o ten numer, to jesteście trochę odcięci od świata, więc to jest jedna cecha wbudowanie w urządzenie, a ma swoje jasne i ciemne strony, więc ja jestem mimo wszystko zwolennikiem takiego rozwiązania, że swój główny numer mamy jednak na fizycznej karcie SIM, ale jeżeli chodzi o dodatkowe karty SIM, właśnie takie z internetem na wakacje, no to je preferuję na eSIM-kach, na przykład właśnie korzystając z Saily. Inne wady eSIM-ki to jest trudne przerzucanie karty pomiędzy telefonami. Dla większości osób to nie jest problem, ale wiecie, ja, Marcin, Łukasz cały czas testujemy te smartfony i gdyby bazować tylko na eSIM-ce, no to mogłoby to być trudne, ponieważ operatorzy nakładają limity, że możesz wymienić tę kartę eSIM kilka razy w miesiącu w okresie rozliczeniowym, a później za to dodatkowo płacisz. Dodatkowo tanie smartfony eSIM-ki jeszcze nie obsługują, więc jak mam tutaj właśnie taką Motorola G24 za 500 zł, niedawno była u nas na kanale. Tutaj eSIM-ki nie ma, tak jak widzieliście w pokazie sztucznej inteligencji Aria w Operze. Dodatkowo instalacja takiej karty jednak może być trudna dla osób, które nie są zaznajomione z technologiami. Tutaj przykładem są moi rodzice, więc mimo, że ten proces jest łatwy, można to zrobić za pomocą aplikacji, to oni się po prostu tego boją. To samo w sobie nie jest trudne, ale to jest nowa rzecz, więc część ludzi może czuć przed tym strach i na przykład moi rodzice proszą mnie, żeby im te karty SIM zainstalować. Więc to są takie główne problemy, o których warto pamiętać. A ile kosztuje korzystanie z karty eSIM? No, a ile kosztuje korzystanie z karty SIM?
zwykłej. Nic nie kosztuje, jest w ofercie, tak samo jest właśnie w tym przypadku. To wszystko zależy od operatora, ile kosztuje dany abonament po prostu, ale wiecie, tutaj zależy, ile danych macie, jakie pakiety i tak dalej. Jeżeli chodzi o sale, bo o tym tutaj mówimy, no to mamy wiele krajów i na przykład cena zależy od kraju, od czasu, od ilości danych. Ja tutaj wybiorę taki popularny kierunek chyba, Wielka Brytania, bo już nie są w Unii Europejskiej, 1 GB na 7 dni. $4.49, 3 GB $9, 5 GB, tutaj już są pakiety powyżej 1 to na 30 dni, $13, 10 GB $20, 20 GB $32, więc może być zależnie od oferty. Troszeczkę taniej albo troszeczkę drożej niż w tym kraju docelowym, ale pamiętajmy, że tutaj też płacimy za wygodę, za to, że tę kartę SIM mamy od razu w swoim telefonie, nie musimy nigdzie biegać po kioskach. I tak jest w przypadku nie tylko Sailee, ale też innych tego typu usług. A jeżeli w praktyce chcecie sprawdzić, jak działają karty eSIM, to możecie to zrobić za pomocą aplikacji Sailee, która jest partnerem dzisiejszego odcinka, no i możecie też kupić pakiety od nich 15% taniej, korzystając z naszego kodu kanal o technologii, albo korzystając z linku w opisie, który już zawiera ten kod. I to już było wszystko, co mieliśmy do powiedzenia w tym odcinku edukacyjnym. Mamy nadzieję, że Wam się spodobał i jeżeli ktoś Was zapyta, co to jest ten eSIM, czemu ja mam z tego korzystać, to ten odcinek możecie wysłać. No i obejrzą i będą wiedzieć. Więc tak jak mówiłem, to było wszystko. Standardowo dla zasięgów prosimy o łapki w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie z jakiegoś powodu, oraz dzwoneczek. Zapraszamy do korzystania z Sailee, jeżeli się gdzieś wybieracie i potrzebujecie dodatkowej podróżnej karty SIM. No i też porozmawiajmy w komentarzach na temat tego, czy korzystacie z eSIM-ek, czy ze zwykłych SIM-ek, a może z eSIM-ek czasami, tylko na wyjazdach. To może być bardzo ciekawa dyskusja. A na koniec nasze klasyczne badanie statystyczne, też robione troszkę dla zasięgów. Skoro tak zagranicznie dzisiaj trochę było, to dzisiejszym hasłem niech będzie zagranico. Jak obejrzeliście ten film od początku do końca, to hasło za granicą piszecie. Ja będę wiedział, że je obejrzeliście i że za granicą kiedyś byliście. No i co? Z formalności to chyba tyle. Widzimy się na innych naszych filmach na kanale o technologii, o domu, słyszymy w podcaście o technologii, widzimy się też w Muzeum Gier i Technologii. I co? Do zobaczenia. Cześć.